tylko moi kochani buziaki dla was. Piszcie, co tam u was słychać, jak wam minął dzień, jak wasze sprawy sercowe, jak co u was słychać, jak się czujecie, kocham was. I zaczynamy odcinek, wszystko o moich włosach. Tak, słuchajcie, już od miliona lat mówię wam, że przedłużam sobie włosy, że doczepiam, a wy dalej większość z was myśli, że ja mam takie piękne, długie włosy. Nie, słuchajcie, to są włosy, które kupuję ze strony bardzo fajnej jakości na takie klipsy. Te klipsy, powiem szczerze, obciążają te nasze włosy, zwłaszcza jak ma się takie włosy jak ja. Tadam! Słuchajcie, no, tak patrząc teraz w kamerze, nie wyglądają one jakoś masakrycznie, tragicznie. Znam osoby, które mają o wiele bardziej poniszczone włosy niż ja. Jednak mam cienkie włosy. Jak widać, są one, no, poniżej ramion. Troszeczkę dłuższe niż do ramion. Do ramion to by były takie. Nie chcę ich na razie skracać, bardzo rzadko je podcinam. Jak już podcinam, to po prostu po 1 cm, żeby tylko to troszeczkę je tam odświeżyło. Schodzę już z mojego koloru, który robiłam sobie wcześniej, bo był to kolor biały, wręcz gołębi. Bardzo uwielbiałam ten kolor. Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam platynowy blond, po prostu kocham. Zawsze chciałam być platynową blondynką z długimi, gęstymi włosami. Niestety, no, nie miałam nigdy takich włosów. Naturalnie, no teraz jestem świeżo po farbowaniu odrostu, naturalnie mam troszkę jaśniejsze niż brwi. Takie brązowe włoski. No cienkie, ale w sumie farbuję je już ponad 10 lat. No i to sprawiło, że one się troszeczkę poniszczyły. Słuchajcie, jeśli znacie jakieś super odżywki, jeśli znacie jakieś super zabiegi na włosy, to polećcie mi, bo ja teraz robię w moim włosom detoks i na co dzień w ogóle nie przedłużam włosów. Staram się po prostu dawać im dużo maski, jakiś odżywek, generalnie używam szamponu takiego z tą odżywką. No najlepiej działa na moje włosy, przynajmniej mam takie wrażenie. Są gładkie po nim i takie, no, nierozdwojone. W ogóle nie mam rozdwojonych w sumie końcówek, ale, no, ale są cieniutkie. No i później używam taką maskę. No, co do przedłużania. Więc tak, opowiadam już całą historię. Na początku w ogóle nie przedłużałam włosów. Miałam mniej więcej gdzieś dotąd, więc nie były za długie, tylko były po prostu cienkie, więc strasznie dużo je tapirowałam. Brałam grzebyk i po prostu ciach tapirowałam. Do tego 0,5 kg lakieru na głowę. No i to sprawiło właśnie, że one zaczęły się wyniszczać i kruszyć, i kruszyć, i kruszyć. Później miałam fazę na doczepianie zwykłych włosów. Zwykłe blond włosy, no spójrzcie, ile ich jest, one są piękne, kocham je, idealnie dobrane kolorem do moich, więc nie dziwne, że wiele z was, czy wielu z was, myśli, że to są moje naturalne włosy, bo jak ja sobie je fajnie doczepię, to po prostu wyglądają jak moje piękne, naturalne włosy. No, Ada ma tyle włosów, natomiast ja, no nie. Ale słuchajcie, to jest normalne, że dziewczyny sobie przedłużają. Większość dziewczyn, które mają piękne, grube włosy, kręcone w loki, czy na przykład gwiazdy, piosenkarki, aktorki, to są doczepione włosy. Niemożliwe, że po tylu stylizacjach, jak na przykład piosenkarka, niemożliwe, że dalej ma piękne, gęste włosy. To jest właśnie poprzez przedłużanie ich doczepami. Ja na początku, słuchajcie, doczepiałam na keratynę, na mikroringi, ale to jest przyczepianie na stałe. Od, prawda, skóry, bach, do każdej kępki włosów doczepia się włosy. No i mi to strasznie wyniszczyło włosy. Porobiłam to chyba przez pół roku, a może nawet i dłużej. Się chyba tam co 2 miesiące zmienia te włosy. I, no i mi się bardzo popsuły. No i później znalazłam ten sposób na klipy. W takiej, słuchajcie, paczuszce jest to
to różnie. Ale jest na przykład te włosy, które teraz mam i mam je dosyć długo, chyba już rok, może pół roku. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem, coś około 8 taśm, więc naprawdę można sobie zagęścić fajnie włosy, przedłużyć. Ja jestem bardzo zadowolona z tych włosów. No i to jest taki miodowy, pszeniczny blond. To już nie jest ten biały, który kiedyś miałam. Ten, który kiedyś miałam, to była taka najjaśniejsza forma blondu, którego zawsze zamawiałam z różnych stron internetowych. No a teraz, zresztą widzicie po odroście, że te włosy już są ciemniejsze niż te, co miałam tu na dole. Te dosłownie o tyle, to jest ten platynowy, jasny, biały blond. Natomiast teraz już robię ciemniejsze, żeby one mi odżywiły się. Później miałam fazę na te włosy, czyli tęcza, mega kolorowe włoski, też właśnie na te klipsy, ale one już mi się zaczęły niszczyć, więc stwierdziłam wtedy, że dalej zmieniam włosy, chociaż za tymi trochę tęsknię. One naprawdę dodawały mi takiego szałpał, ale już zaczynały być właśnie jak taka troszeczkę miotła. Zresztą wszyscy mi wtedy pisali, że wyglądam jak miotła. Ja miałam oczywiście te komentarze w dupie i dalej doczepiałam te włosy. No i później przerzuciłam się na ten kolor. Tylko źle go dobrałam, bo ten blond był troszeczkę ciemniejszy niż mój, który wtedy miałam i to było widać. Ale co myślicie, żebym teraz z powrotem zaczęła te nosić? No, te też są fajne. Zwykły blond z czerwonymi końcówkami. No, nie jest taki czerwony, krwisty, mega intensywny, bardziej taki rubinowy. Piszcie, czy chcecie, żebym te włoski zaczęła nosić, bo one naprawdę teraz by mi fajnie pasowały. Aha. No, a teraz do filmów czy do zdjęć to głównie używam tych włosów. No, ale już słuchajcie, mnie męczy po prostu doczepianie tych włosów i stwierdziłam, że kurde, na tym YouTubie te dziewczyny, one pokazują się bez makijażu, pokazują się po prostu bez włosów, czasem nawet pokazują, czasem jest bardzo dużo filmów, gdzie pokazują, jak się doczepia włosy, jak się je kręci, jak się przedłuża włosy, więc stwierdziłam, kurde, dlaczego ja mam cały czas to, nie wiem, ukrywać? I chcę w końcu o tym powiedzieć, mam to w dupie, moje włosy, ja czuję się świetnie sama ze sobą, teraz moim włosom robię detoks, nie chcę ich jeszcze bardziej niszczyć, jeszcze bardziej narażać i cały czas ukrywać to, że ja mam doczepy. W końcu chcę to powiedzieć otwarcie i nie wstydzić się tego, bo to jest całkowicie normalny temat. Bardzo dużo dziewczyn to robi, bardzo, bardzo, bardzo dużo robię to i ja. No, więc jeśli ktoś ma ten sam problem co ja, że ma cienkie, trochę zniszczone włosy, to piszcie w komentarzu, jakie wy macie sposoby. Czy znacie jakiś sposób, który naprawdę odżywił wasze włosy? To chętnie skorzystam, bo chciałabym, żeby te włosy mi odżyły, a zauważyłam, że one nawet troszeczkę przestały rosnąć ostatnio. Może dlatego, że ten jasny, bardzo jaśniutki blond, który tutaj mam na końcówkach, on się wykrusza. I te włosy po prostu się samoczynnie skracają, nie? Rozumiecie? No. Więc takie mam włosy. Zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie odcinek o moich ulubionych fryzurach, właśnie z tymi wszystkimi doczepami, które mam, to piszcie, a przygotuję dla was właśnie taki odcinek o moich ulubionych fryzurach i zrobię w końcu tą fryzurę tego koka, o którego mnie po prostu spamujecie wiadomościami. Żegnam się z wami, kocham was, buziaki.